Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was pomysł na błyskawiczną piłeczkę antystresową. To jest piłeczka, którą można zrobić poniżej 1 minuty i jest wypełniona pastą do zębów. Już Wam pokazuję, co nam będzie potrzebne. Oczywiście pasta do zębów oraz balonik, czyli tylko dwa składniki. I pasty do zębów pod tym względem są bardzo praktyczne. Wystarczy odkręcić zakrętkę. Czasami jest jeszcze taka folia, którą trzeba zdjąć, w tym przypadku nie ma tej folii, i nałożyć ustnik balonika na pastę do zębów, a następnie całą zawartość albo tyle, ile chcemy, wycisnąć do balonika. W moim przypadku to praktycznie cała pasta. Tutaj na końcu musimy uważać, ponieważ pasta jest w ustniku, który musimy zawiązać na supełek. W ten sposób rozciągam ten ustnik, przytrzymuję palcami, teraz mi się nie udało przytrzymać, przytrzymuję palcami pastę do zębów, a następnie zawiązuję na supełek. I piłeczka jest gotowa. Oczywiście w zależności od tego, jaki kolor będzie miała pasta do zębów, taki kolor będzie miała Wasza piłeczka. Ja tutaj mam ziołową pastę, która jest zielona, ale oczywiście też są na przykład różowe pasty albo po prostu zwykła biała pasta. Możecie do tego dodać brokat, wtedy będzie z brokatem, albo możecie taką pastę nawet zafarbować na przykład barwnikiem spożywczym. Wtedy trzeba całą pastę wyciągnąć z opakowania, zafarbować i dopiero wtedy nałożyć do balonika. W każdym razie wydaje mi się, że konsystencja jest całkiem ciekawa mojej nowej piłeczki antystresowej. Jeżeli włożycie do środka więcej pasty, to oczywiście będzie większa. Tutaj jest dużo wariantów, dużo możliwości, ale dużą zaletą jest to, że taką piłeczkę robi się w błyskawicznym tempie bardzo szybko. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam Was również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!